Cześć, z tej strony Julia, witam Was na kanale Streszczenia na Zaliczenia. Tym razem przychodzę do Was z książką Michała Bułhakowa pod tytułem Mistrz i Małgorzata. Z tego co mi wiadomo, jest to książka z rozszerzenia, jeśli chodzi o maturę, ale polecam ją przeczytać każdemu, nawet jeśli już dawno skończyłeś szkołę, jeśli już nie potrzebujesz tego do matury, i tak polecam tą książkę przeczytać, bo jest przecudowna. To jest książka o miłości. Jest naprawdę wspaniała. Ale przejdźmy do konkretów. Jeśli tutaj jesteś, to prawdopodobnie chcesz usłyszeć dość krótkie, ale zgodne z prawdą streszczenie. Więc ja tutaj od tego jestem i zaczynajmy. Książka Mistrz i Małgorzata dzieli się na dwie części. W pierwszej części, pierwsza część zaczyna się od tego, gdy w Moskwie pojawia się tajemniczy Woland. Jest on magikiem, artystą i chce w Teatrze Veritas pokazać swój występ. Ma być to, jeśli dobrze pamiętam, to była demaskacja czarnej magii, coś tego typu. I Woland jest na początku szemranym człowiekiem, nie wiemy kim jest, ale od razu wiemy, że coś z nim jest nie tak, bo Woland na samym starcie przepowiada śmierć jednego z bohaterów, jest to Berlioz. Ogólnie pojawienie się Wolanda i jego świty, czyli Korowiowa, Behemota i Asasela oraz tam kobieta jeszcze z nimi była, Hela, powoduje, że w Moskwie dzieją się no dziwne rzeczy. Wiele ludzi trafia do psychiatryka, w ogóle ten cały pokaz magiczny, który się dzieje w teatrze, jest po prostu nie do rzeczy. Później ludzie chodzą nago po tym jego pokazie. Pieniądze, którymi płacą, nie są tak naprawdę pieniędzmi, ale różnymi takimi skrawkami różnych rzeczy, albo etykietka z coli, albo jakiś, nie wiem, ścinek paragonu. Pomimo tego, że ludzie są święcie przekonani, że to są pieniądze. No i z czasem, jak się czyta tę książkę, przekonuje się, najpierw samemu sobie, później jest to w tekście potwierdzone, że Woland jest szatanem. No i tak nie wiemy, czy on przybył do tej Moskwy, żeby trochę nabroić, żeby pouprzykrzać ludziom życie, w sumie nie wiemy. Ale ten Woland sobie tam super grasuje ze swoją świtą. No i gdzieś tak pod koniec pierwszej części poznajemy człowieka, pacjenta szpitala psychiatrycznego. Poznajemy go dzięki Iwanowi Bezdomnemu, który jest poetą, który do tego szpitala trafił po tym, jak jego przyjaciel Berlioz został właśnie, zginął w ten sposób, który przepowiedział mu Woland. Po tym, jak Iwan rozmawia z owym mężczyzną, ja przynajmniej zorientowałam się, że jest on mistrzem. Mistrz to człowiek, który napisał książkę o Poncjuszu Piłacie. I to jest książka, której fragmenty są wplecione bardzo ciekawie w Mistrza i Małgorzatę. To jest ciekawy sposób, ciekawe spojrzenie na pasję, na całą historię Jezusa Chrystusa, który tam się nazywa Jeszua Hanokri. Jest to całkiem inne spojrzenie, ale zapewne bardzo ciekawe. Znaczy, mi się wydaje, że bardzo ciekawe. I tak, mistrza poznajemy pod koniec pierwszej części, Małgorzatę poznajemy w części drugiej. I właśnie druga część skupia się głównie na tej całej historii mistrza i Małgorzaty. Dowiadujemy się, kim była Małgorzata, że Małgorzata miała męża, dość wysoko postawionego męża, ale pomimo tego zakochała się w mistrzu, który był ubogim pisarzem. I ona była w stanie, tak bardzo się w nim zakochała, że była w stanie po prostu opuścić swojego męża, żeby tylko żyć z mistrzem. W sumie już miała tego swojego męża opuścić, ale stało się coś. To oczywiście tego się dowiadujemy z opowiadania samego mistrza, jeśli dobrze pamiętam, ale gdy już miała opuścić tego męża, mistrza pojmali, bo ktoś, kto chciał dostać jego mieszkanie, powiedział, że on napisał takie dziwne opowiadanie o tym Poncjuszu Piłacie, no i przez to mistrz trafił do zakładu psychiatrycznego. Małgorzata była bardzo zakochana w mistrzu i była w stanie zrobić wszystko, żeby tylko znowu z nim być. I tutaj pojawia się wysłannik Wolanda, Asaselo, który pewnego dnia spotyka Małgorzatę bodajże w parku i oferuje jej pewną ugodę. Ona pójdzie z nim, zrobi pewne rzeczy tam dla szatana, chociaż chyba
nie wie na początku, że chodzi o szatana, przez co zostanie jej zwrócony mistrz. No Małgorzata na początku chętnie, niechętnie, no, po prostu nie wierzyła w słowa Asaselo, ale się zgodziła. I zostaje wmotana w ten cały, w te wszystkie działania Wolanda. Chodzi ogólnie o to, inaczej, Małgorzata wraca do swojego domu, tak jak jej Asaselo kazał, dostaje od niego wcześniej takie fajne pudełeczko, w której jest maź, ona ma się o konkretnej godzinie tą mazią nasmarować, ta maź powoduje, że ona pięknieje, staje się cudowna, ale powoduje też, że staje się wiedźmą. No i dzięki temu Małgorzata wylatuje ze swojego domu, wraz ze swoją służącą, która też się tym natarła. I ogólnie w całym tym cyrku chodziło o to, że Woland w każdym mieście, w którym jest, wyprawia ucztę, bal. Jest to bal dla arystokracji, dla tych najlepszych z piekieł, dla tych najgorszych z najgorszych, jeśli tak można powiedzieć, dla tych największych złoczyńców, tych, którzy zrobili najgorsze rzeczy. To jest oczywiście arystokracja piekła, bo jakby inaczej. I zawsze gospodynią tej imprezy była Małgorzata. Kobieta musiała mieć na imię Małgorzata, no i w każdym miejscu taka w mieście taka Małgorzata była wybierana. No tutaj najlepszą kandydatką była nasza tytułowa kobieta. No i nasza Małgorzata została tą panią. Do jej obowiązków należało przyjmowanie wszystkich gości, rozmawianie z nimi. Ogólnie Małgorzata przez cały bal była naga i przez bardzo, bardzo długi czas, jak się goście pojawiali, to ona stała naga przed nimi u góry schodów. Miała na taboreciku postawioną nogę i ludzie ją całowali albo w kolano, albo w dłoni. I ona ogólnie miała ich przywitać, miała być taką panią. No i Małgorzata oczywiście swoje zadanie wypełniła, przez co Woland chciał jej obiecać, że no coś dla niej zrobi, jeśli coś takiego jest. No Małgorzata wbrew temu, że wcześniej bardzo chciała odzyskać swojego ukochanego, powiedziała, że nie, ona niczego nie potrzebuje, ona niczego od niego nie chce, bo zmieniła się w wiedźmę, była wiedźmą i w ogóle zmieniło jej się rozumowanie. Ale bardzo dobrze, że tak zrobiła, ponieważ Woland postawił ją przed próbą. Woland powiedział jej, że bardzo dobrze zrobiła, bo nie może nigdy być zależna od kogokolwiek. I teraz on jej mówi, żeby... I teraz powiedział jej, że ma powiedzieć, czego żąda, że on jej mówi, żeby powiedziała, czego żąda i niech powie. No to ona, pomimo tego, że bardzo chciała być mistrzem, to powiedziała, że pragnie wolności dla jakiejś tam duszy z piekła, jeśli tak to można nazwać, która była dręczona, bo jeśli pamiętam, to ona udusiła swoje dziecko chusteczką, czy coś takiego. No i ta chusteczka się ciągle przy niej pojawiała, ona była przez to dręczona. I Małgorzata poprosiła o to dla niej, żeby ją tak jakby ułaskawić. I tak się też stało. Kobieta została ułaskawiona. Później tam do końca nie pamiętam, jak to się stało, że mistrz i Małgorzata ostatecznie zeszli się ze sobą, bo właśnie ona poprosiła o tą rzecz, ale oni ostatecznie skończyli ze sobą razem i tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to Jezus był w to zamieszany, bo on chyba poprosił szatana, żeby mistrz i Małgorzata zeznali spokoju. No więc szatan zabrał ich ze sobą. Oczywiście ich dusze, ciała zmarły. Ciało zmarły. Ich dusze, a ich zmarłe ciała zostały na ziemi. I zabrał ich do krainy spokoju. I zabierając ich, pozostawił mocno poturbowaną i mocno przewróconą do góry nogami Moskwę. I to jest w sumie koniec książki. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że słuchaliście. Jeśli poplątałam, to przepraszam i do następnego. Pa, pa!